Cześć kochani, no logo Rock Day, prawda, bardzo fajne. Dzisiaj zabierzemy się za gitary, takie najtańsze gitary. Nawet tutaj już postanowiłem poeksperymentować i zrobić gitary elektryczne, które najtańsze jakie w ogóle znajdziemy, poniżej 500 zł w ogóle spróbujemy je obadać. No pierwszym takim źródłem, którym chciałbym się zająć, to jest po prostu, to jest Allegro. No najpopularniejszym mimo wszystko chyba źródłem wyborów instrumentów, no jakby na to nie patrzeć, prawda, każdy pierwsza rzecz to sobie tam wchodzi. Ja to lubię, znaczy nie tyle lubię, co warto wejść od razu bezpośrednio przez kategorię. Na pewno nie, proszę ja was, te kultura i rozrywka. Musicie sobie wybrać kultura i rozrywka, instrumenty, gitara. Oj, przepraszam. Gitary i akcesoria. Aż się zaciąłem z wrażenia. I teraz tak. Tutaj wtedy najlepiej, jak przechodzimy bezpośrednio przez kategorię, to najlepsze wtedy wyniki wychodzą. Bo jak patrzyłem na Allegro, to na Allegro na komórce, to troszeczkę jakoś inaczej pokazywało. Dobra, zacznijmy od klasycznych gitar. A to o jakich ja mówiłem? Ja mówiłem o elektrycznych. Mówiłem o elektrycznych. Jak mówiłem o elektrycznych, to w ogóle trzymajmy się elektrycznych. Elektryczne mamy tutaj w zasadzie cały podział, bo firmy tutaj możemy sobie wybrać z lewej strony, ale dobra, my idziemy od takich najtańszych. Dałem na najtańsze. Oczywiście nie możemy się dać nabrać na te różne promocje, bo tutaj mamy oferty sponsorowane, mamy tutaj w tym momencie tutaj pokazane sponsorowane, tutaj lista promowanych ofert. Tutaj naturalnie wtedy wyskakują różne takie rzeczy. Lista promowanych. No widzicie, najtańsza gitara elektryczna, jaką w ogóle można dorwać, to tutaj widzę w tym momencie jest jakaś taka Preston za 238 zł, gitara elektryczna. 339, bodajże to jest nawet ta sama gitara. 400, to pewnie będzie... Aha, w ogóle jeszcze musimy dać... gdzie tu mamy? To jeszcze jest kolejna rzecz, którą koniecznie trzeba zaznaczyć. Że my chcemy nowe, bo zastanawiamy się nad nowymi gitarami, prawda? Dobra, jedźmy. Gitara elektryczna. Vision Xtreme 2 razy humbucker. Dobra, bo teraz musimy sobie jeszcze sprecyzować, bo dużo osób się mnie pyta, ja chcę gitarę elektryczną, no i teraz do 500 zł. No ale pytanie podstawowe to jest, do czego ty to chcesz grać? Czy po prostu grać cokolwiek? Czy już masz jakieś docelowe, że tak powiem, wymarzone gatunki muzyczne, no nie? No i tutaj właśnie zaczyna się wtedy problem, bo niektórzy mówią, że chcemy grać cokolwiek. Czyli teraz do grania cokolwieka, że tak powiem. O, patrzcie, teraz tutaj do grania cokolwiek, to możemy tutaj sobie zacząć jechać. Bo pomijam te promowane, bo to wiadomo, że to są gitary akurat, jakby to powiedzieć, nigdy nie oglądam tych promowanych. Nie wiem, jakoś chyba dlatego, że jakoś mnie to zraża, że oni po prostu to promują po to, żeby po prostu więcej sprzedać, a niekoniecznie to jest znowu jakieś takie uzasadnione. Czasem na przykład chcą wyprzedać, albo no nie wiem, jakieś dziwne kombinacje. Czekajcie, już tutaj idę, żeby pierwsza gitara się pojawiła. O! Tutaj nie bierzemy pod uwagę, gitara elektryczna Harley Benton Junior, połówka, czyli w ogóle to jest mniejsza gitara. Nawet jeśli nie jesteś dzieckiem, to nawet się nie zastanawia nad tą gitarą. Gitara elektryczna Harley Benton. Tutaj widzę, że jest jakaś DC-200. Tutaj znowu mamy dla dziecka. Tutaj mamy leworęczną dla dziecka. No nie dla dziecka, leworęczną. Nie jest zaznaczone, że leworęczna. Tu coś się zaczyna. Tu jest mini, czyli 3/4. Znowu mała gitara. Żebyście się nie nabrali tam na takie, prawda, bajery. Ono tutaj na przykład mamy taką. Widzicie, tu w tych cenach to są, w takich najtańszych to widać, że po prostu są małe. Zobaczymy z ciekawości ta gitara elektryczna plus akcesoria, co tutaj mamy. Oczywiście sponsorowane oferty oczywiście się zaczynają wciskać.
To jest troszeczkę irytujące. Dobra, to ta oferta akurat jest ta sama z tymi akcesoriami. To mniej więcej ta cena jest ta sama. Otworzyłem w osobnej karcie, teraz będziemy ją analizować. Tutaj na przykład mamy, tylko że to nie wiem, czy to jest... Piszą, że to jest nowy. Stan nowy. Otwieram różne... No, tu napisali, że leworęczne. Otwieram różne modele. Przede wszystkim takie, które wyglądają i mogą być przydatne. Zaraz to zobaczymy. Poza tym i tak, to mamy taką miniaturkę, więc właściwie ciężko tutaj coś stwierdzić. Na razie po prostu otwieram. Na razie więc się nie denerwujcie. Otwieram różne różniste, które mi się powiedzmy tam jakoś... O panie, to już jest jakaś masakra. To w ogóle nie wiem, czy to jest kij do baseballa, czy to jest po prostu... No nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby w ogóle nawet brać pod uwagę coś takiego. Oczywiście to nie... Nawet nie wygląda jak gitara. Oczywiście w dziale gitary mamy przełącznik, sterownik, TC Electronic. Nie wiem, trzeba było zgłosić, że to jest nie ten Teges. Nie ta działka. Harley Benton. O, na przykład tutaj mamy Harley Benton Telecaster. Everplay. Mamy gitary do samodzielnego składania. No to w ogóle pomijam takie rzeczy. W tym momencie przynajmniej. O, tutaj coś jest. Oczywiście tutaj też pomijam na przykład, jak są kolory te same, prawda? Bo, znaczy różne, przepraszam, różne kolory, no bo gitara jest jakby ta sama, nie? Everplay, zobaczymy, to chyba jest Everplay, ta sama co tamta ST. ST2, a ta jest ST2, SSH, SSH, dobra, to jest to samo. ST2 Natural. Czyli to znalazłem te same gitary. Tutaj coś mi tutaj się pokazało ciekawego. Coś tutaj jest. To już mieliśmy, to już widzieliśmy. To już wszystko się tegowało. To oczywiście sponsorowane. Znowu się wciska sponsorowane. Musimy sobie ładnie umieć wyłowić te, które nie chcemy. Zauważcie, że tutaj większość tych gitar to jest Harley Benton jednak w tej cenie, bo tutaj cały czas zbliżamy się, już coraz więcej jest, prawda? 425 mamy ze wzmacniaczem. Zaraz wam powiem, dlaczego nie brać takich zestawów. To najwyżej odłożę sobie w ogóle na bok. Nie mówiąc o tym, że to w ogóle jest połówka, gitara za mała. Tutaj mamy na przykład, proszę ja was, leworęczna, dobra, o, Kord. Coś tutaj się już zaczyna, inna marka niż Harley Benton się pokazywać. Też mamy Kord, tutaj mamy Washburn, o, tutaj też coś się dzieje. Vision. Zatrzymamy się w ogóle na cenie 500. Taka już była otwierana. Taka już była. Vision to już było. Kord. O, tutaj całkiem jest, zaczyna się robić coś fajnego. Harley Benton też taki kształt. Ok. Całkiem ładna też, tak można powiedzieć, od razu z wierzchu widzimy, ale tu mamy tych, też potwieraliśmy tych. To już było sponsorowane, dobra, zatrzymamy się na 500, pamiętajcie, 389, 490, Stag, mamy, o, J Turzer, przepraszam, o to, Kord, Srututu, Harley Benton, Progress, czyli jak już ktoś, powiedzmy, lepiej sobie idzie, Heavy 2 BKS 25. Aha, to jest to samo. To jest to samo co ta wcześniejsza, tylko o 4 zł taniej. Gitara elektryczna Crafter, to już mamy inną firmę. Korcik już taki był. Epiphone Les Paul. Dobra, niech będzie. Gitara elektryczna Epiphone Les Paul. Taki. Epiphone Les Paul, taki plus back, plus torba. To jest w ogóle, nawet nie bierzemy tego pod uwagę. No i dobra, zbliżamy się teraz już do 500. Tu mamy poniżej 500.
Pifunę z Poltaka już była otwarta. Wiecie, to jest naprawdę olbrzymi wybór.